Pierwszy dzwonek coraz bliżej. Wciąż jednak trwa walka o miejsce w szkołach średnich. Wiemy, ile osób jest niezakwalifikowanych do żadnej szkoły po pierwszym etapie rekrutacji. To jest ponad 1100 osób. I wiemy, ile osób nie potwierdziło woli nauki w szkole, do której się zakwalifikowali. To jest około 1400 osób. Jest więc około 2,5 tysiąca potencjalnych kandydatów, którzy mogą wziąć udział w rekrutacji uzupełniającej. Ta rusza już jutro. Przebiega dokładnie według scenariusza rekrutacji podstawowej, więc odbywa się elektronicznie. Oczywiście uczulamy zawsze, że system elektroniczny jest tylko formą wsparcia i zawsze można wniosek złożyć fizycznie, zanieść go po prostu do szkoły pierwszego wyboru, wydrukować i zanieść. Ci, dla których rekrutacja uzupełniająca nie zakończy się szczęśliwie, nie pozostaną bez wyjścia. Zostanie ogłoszona na stronach Urzędu Miasta lista placówek i miejsc w poszczególnych placówkach, w których wolnych miejsc oczywiście, w których można taką naukę podjąć, ale już samo zapisanie się do szkoły będzie odbywało się bezpośrednio w placówce. Choć te formalności dopiero przed nami, to już w pierwszym etapie rekrutacji bywało nerwowo. Bo niedawno awarii uległ internetowy system naboru, w kluczowym momencie, kiedy kończył się czas na wprowadzanie zmian we wnioskach. A jak potwierdzają dyrektorzy, w niektórych placówkach papiery rekrutacyjne wpływały aż do ostatniej chwili. W tym roku byliśmy zaskoczeni, że właściwie dokumenty uczniowie składali do ostatniego momentu. Podczas zeszłorocznej rekrutacji tuż przed rozpoczęciem roku szkolnego kilkaset uczniów nie dostało się do żadnej szkoły. Dyrektor Wydziału Oświaty uspokaja jednak. Tym razem miejsca nie zabraknie. Jeżeli weźmiemy pod uwagę po pierwsze liczbę miejsc, która została utworzona i fakt, że w rekrutacji podstawowej tylko 8% wszystkich startujących nie została zakwalifikowana do żadnej szkoły, no to można mówić o sukcesie tej rekrutacji. Uniknąć kłopotów pozwoliły między innymi zmiany w szkołach, które utworzyły dodatkowe klasy. W tym roku szkolnym uruchomiliśmy dwa oddziały więcej. W związku z tym mieliśmy o 60 miejsc dla kandydatów również więcej. Na prośbę Wydziału Oświaty otwieramy tych klas więcej, bo aż 11. To też, aby uniknąć tłoku i korków tutaj w systemie naboru. Nie wszystkie szkoły jednak przewidują przeprowadzenie drugiej rekrutacji. W tym momencie wszystko wskazuje na to, że u nas nie będzie drugiej rekrutacji, ponieważ praktycznie 100% potwierdziło chęć nauki u nas. Tymczasem przypomnijmy, że na złożenie wniosków w rekrutacji uzupełniającej uczniowie mają czas do końca tygodnia. 11 sierpnia dowiedzą się, czy zostali przyjęci do wybranej szkoły. Jakub Szustakowski, Puls Dnia.